Witam serdecznie. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Obfitość a deficyt. Deficyt a obfitość. I zwróć uwagę, moje ręce i przy obfitości, i przy deficycie były z tej strony, ale również przy obfitości i deficycie były z tej strony. Otóż obfitość, oczywiście kojarzona z natury, z tą materią, z pieniędzmi, samochodami itd. itp. Owszem, to też jest coś na rzeczy, ale nie do tego zmierzam. Zjeździłem troszkę świata i zauważyłem u bardzo wielu ludzi, którzy byli uznawani za bogatych z tej strony materialnej, to byli w większości ludzie, którzy przede wszystkim mieli obfitość taką w sobie. Kiedyś popełniłem dawno, dawno temu, parę ładnych lat temu, ten artykuł gdzieś w internecie jest odnośnie rodzin, które widziałem. Zatem widziałem rodziny bardzo bogate i które, powiedzmy sobie, żyły gorzej jak pies z kotem. Pies z kotem potrafią czasami się zaprzyjaźnić, a tam była jedna wielka wojna, nienawiść, niechęć. Taka iluzja dla ludzi z zewnątrz, że im jest fajnie. Z drugiej strony widziałem bardzo skromne, bardzo biedne rodziny z naciskiem na biedne i też żyły w totalnej rozkładzie takim emocjonalno-duchowo-uczuciowym. I z drugiej strony widziałem również rodziny z potężnymi zasobami materialnymi i takie stadło obfitości, miłości, radości, szczęścia, spojrzenia na ten świat, pomagania innym ludziom. I widziałem bardzo skromnie żyjących, wspaniałe, cudowne rodziny, które w sposób rewelacyjny funkcjonowały na tym świecie, może funkcjonowały to nawet nie jest dobre słowo, one uczestniczyły w tym życiu świata w pełnej obfitości, pełnej miłości, tego darowania sobie uczucia, tego spojrzenia takiego przyjaznego, fajnego, tej chęci bycia razem. I to są takie cudowne chwile, zatem informacja dla Ciebie, również dla mnie automatycznie. Otóż obfitość jest to stan uczuć, stan emocji, stan spokoju. Obfitość zawiera się między innymi w spokoju, mało tego, obfitość zawiera się w ciszy. Obfitość zawiera się w tym, że ta nasza szyszynka pracuje w sposób właściwy i my jej nie zabijamy, my ją wspieramy. Mówię już tej strony takiej stricte, która jest gdzieś w nas umocowana. Obfitość to jest uruchomienie tych pokładów, tej mazi, tego black goo pozytywnego w nas, bo to również jest, abyśmy byli połączeni z tym, co tam gdzieś głęboko w Matce Ziemi jest, prawda? Black goo positive. Obfitość to jest komunikacja między umysłem a sercem, sercem a umysłem. Obfitość to jest niepoddawanie się prawom i prawdom telewizyjnym. To jest nie robienie Boga z tabletki, nie robienie Boga z telewizji, ale pamiętaj o tym, że w tobie jest ta iskra boska i w momencie, kiedy wchodzisz w stan obfitości, bo jesteś obfitością. Obfitość ta taka na poziomie mózgu, który jest procesorem, to jest taka moja nomenklatura, umysłu, który jest oprogramowaniem, ale również tej psychiki, tej duszy, która gdzieś połączona jest. Różne są szkoły na ten temat, że przez szyszynkę, że w jakikolwiek inny sposób, ale nie, że jest umocowana w nas, a jest jakby na zewnątrz, bo ona służy do tego, żebyśmy się łączyli z duchem, ona, żebyśmy łączyli się ze źródłem. To jest kwestia, jak kto pewne rzeczy nazywa. To są moje nomenklatury, może gdzieś je usłyszałem, może sam je ubrałem. To nie ma specjalnego znaczenia. Obfitość, obfitość spokoju, obfitość w miłości, obfitość w miłości do natury, zrozumienia natury. Pamiętaj, że jesteśmy częścią natury, ale taką częścią natury, w której, powtórzę, jest ta iskra boska, w te black goo positive, absolutnie tam gdzieś głęboko jest. Trzeba to po prostu wyjąć na zewnątrz, ale nie rozdawać na lewo i prawo, tylko to na zewnątrz jest takie też pewnego rodzaju metaforą, bo przecież wszystko o tym świecie, cały kosmos jest również w nas. Zatem bądź absolutnie obfitością, mentalną, umysłową, taką chodzącą obfitością, a wiele rzeczy w Twoim życiu się zrealizuje, również tych materialnych, bo jeśli jesteś chodzącym deficytem,
który cały czas skupia się na deficycie zdrowia, na deficycie materii, na deficycie uśmiechu, radości, a jego jedyną wartością to są prawa i prawdy telewizyjne, to jest wiara, że uzurpacja to są twoi nowi bogowie w postaci tabletki, jakichś tam, prawda, preparatów chemicznych, które tobie wciskają i ty to łykasz jak kaczka kluskę, chciałem powiedzieć. Kaczka może nie jest zbyt politycznie ułożona, ale generalnie jakie to ma znaczenie? Po prostu cieszyć się, radować, być chodzącą obfitością. Obfitością, która widzi siebie jako zdrowego człowieka. Na umyśle, na ciele, na duchu, prawda? Człowieka, obfitość to jest, powtórzę jeszcze raz, spokój, to jest ta cisza, do której dążysz tam w sobie. To jest to takie normalne chwile, kiedy idziesz spać, zasypiasz i te sny są fantastyczne, cudowne, bo wchodzisz w ten świat takich fajnych wibracji, również podłączasz się jakby do źródła na przykład też. Zatem bądź obfitością, nie wchodź w deficyt myślowo, emocjonalne, uczuciowo, bądź obfitością. A świat będzie zupełnie bardziej kolorowy. Zobaczysz, świat jest piękny, cudowny. Świat jest tylko nie w tym naszym takim spojrzeniu, bo my tam raptem chyba niecały 1% widzimy tego, co faktycznie jest. A jest tego dużo więcej cudownych, wspaniałych rzeczy na tym świecie. Rzeczy w cudzysłowie, bo to nie tylko o materię chodzi, a może dużo mniej właśnie o materię, to zagęszczenie, które tu jest. Zatem bądź obfitością, żyj w obfitości, w spokoju, w ciszy, w radości, z iskrą tą boską. Zdecydowanie Szymon z Polankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep medycyny zdrowia to jest pewnego rodzaju też konsekwencja obfitości, którą stworzyliśmy z małżonką, aby móc podzielić się czym bardzo, bardzo wartościowym, ważnym, takim, który jest ściśle związany z naturą. Z naturą tą mądrą, z tym wartościowym żywieniem się, a nie wchodzeniem w jakieś totalne stany zapalne, czyli obfitość również żywienia się. Baw się dobrze, do miłego.